serdecznie witać wszystkich na dzisiejszym zakończeniu z powikowy ogromie okręgu lubelskiego za rok 2018. Na wstępie chciałbym, żebyśmy stali, uczcili minutą ciszy między innymi Józka, kochanego naszego, i innych, którzy odeszli. Bardzo proszę. Bardzo kolegom dziękuję i koleżankom oczywiście też. Szanowni Państwo, dzisiaj jest bardzo wielki dzień. Dzień, który nazywa się Wigilia. Wigilia naszego wspaniałego święta. Stulecie państwa polskiego. Dlatego my, wędkarze, też jesteśmy wspaniałymi weteranami tego kraju. Dlatego proszę Was wszystkich o powstanie i rozśpiewanie dwóch zwrotek naszego hymnu narodowego. Dziękuję wszystkim za patriotyzm, to jest bardzo ważne. Zaczynamy nowe stulecie naszego państwa. Myślę, stulecie dużo lepsze, bardziej sprzyjające dla wędkarstwa, więc ja myślę, że będzie wszystko dobrze. Szanowni koledzy, przechodzimy do spraw związanych z naszą dzisiejszą uroczystością. Szanowni koledzy, nie ma imprez, które by się odbywały bez tych, którzy nas kochają, którzy nas sponsorują, którzy są z nami w trudnych, łatwych, ciężkich, w każdych czasach. I ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim organizatorom. Nie biorę po kolei. Zarząd Koła Linczuby. Zapraszam przedstawiciela Linczuby. Może to być Władek, który jest prezesem, może być to Klaudia, może ktoś zminować pro. Marcin, bardzo proszę wręcz. Jest przedstawiciel, bardzo dziękuję. Szanowni koledzy, Zarząd Koła Łuków Miasto, pogratuluj Władkowi oczywiście, Marcin. Zarząd Koła Łuków Miasto, zapraszam przedstawiciela Koła Łuków Miasto. Prezes i prezes jeszcze niemal dojedzie. Ten Mirek odebrał. Już zabrany dla Linczuby. Maver Lerbetim. Zapraszamy Cię, Darku. Ja chciałbym dziękować Darkowi za bardzo wiele lat, który nas wspiera, który nas nie zawsze dla nas przyjacielem. Darku, wielkie dzięki. Jeszcze raz wielkie dzięki. I oczywiście organizował turę Grand Prix. Ja poproszę przedstawiciela Sensasa Lublin. Oni zawsze od nam nigdy nie odmówili i zawsze byli tym, którzy organizowali. Marcin Gawczak, brawo Marcin. Wielkie dzięki. I jeszcze jeden, zapraszam przedstawiciela Stynka Ryba Bełżyce. Rafał Walczak, dziękujemy za pracę przy organizacji. Ja to, co powiedziałem, że ja cenię wszystkich sponsorów, bez wyjątku. Sponsory zrobili to, że nasi najlepsi zawodnicy, spławikowcy uważają, że nasze mistrzostwa Polski były lepsze jak mistrzostwa świata rozgrywane na świecie oczywiście i w Europie. Za to też to są ogólne podziękowania i jednocześnie z nas Sławik. I tak zapraszam kolegę Rafała Walczaka, który bardzo się przyczynił do dzisiejszej ceremonii i wcześniej, a więc proszę, zapraszam Cię na pierwszy raz. Słuchajcie, indywidualną, już, znaczy klubową nagrodę już odebrał Darek Jurzysta.
Za te wiele lat Darku ci dziękuję. Zapraszam Darka Jędrzyszkę. Słuchajcie, nie mogłoby u nas zabraknąć dziewczyny, która wspaniale nam wspierała, wspaniale pomagała. A więc bardzo proszę, Klaudia, skarbie ty mój, chodź do nas, podziękujmy jej za tą pracę, która włożyła do naszego środowiska. Szanowni koledzy, w formie podziękowań ja chciałbym podziękować i jednocześnie powiedzieć, są ludzie wielcy w naszym okręgu. Ja dziękuję dyrektorowi, nie będę w stanie wymienić wszystkich statuetek, Andrzej Borkowski, który od zawsze wspiera nasze inicjatywy sportowe. Podziękujcie dyrektorowi, którzy zawsze zapracują. Andrzejku, wielkie dzięki. Brawo, panie dyrektorze. Chciałbym podziękować ze swojej strony Grażynie Jopa, która jako księgowa, ona zawsze woli przypływy jak odpływy, ale jakoś daje na te pieniądze. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Z tej strony, tak patrząc, chciałbym podziękować Darkowi Czkańskiemu za wielką pracę na rzecz. No nie kupiliśmy zadowolenia wszystkich, może nie przemyślałem do końca. Darku, wielkie dzięki na temat sponsoringu, to co robisz na okręgu. Wielkie dzięki. Ja dziękuję członkom zarządu okręgu, którzy są z nami, Tomkowi Kowalikowi, Rafałowi Walczakowi, oczywiście obecnemu w oknie Michałowi Rapie. Kogo pominąłem z członku okręgu? Piotrek Maruszakowicz? Był, ale nie ma tak, tak? Dobra, ale dziękuję wszystkim, którzy pracują. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Bez was byśmy byli nikim, a jesteśmy naprawdę dobrym poziomie. Koledzy, koleżanki, w zasadzie koleżanki, jedna koleżanka, która jest do nieobecna, jest przyczyn uzasadnionych. Przejdziemy do tej dekoracji najlepszych. Najlepsi są najlepszymi, a więc oni dostaną to, co najważniejsze. Pozwolicie, że zaczniemy od klasyfikacji indywidualnej, gdzie to będzie taki na razie skromny dyplom i coś tam jeszcze znajdziemy. I tak, zapraszamy do nas Kamila Kołodyńskiego, który zajął 6. miejsce w kławikowym rapie okręgu Lublin. Wielkie gratulacje, brawo Kamil! Ja ogólnie wszystkim gratuluję i nie będę mówić, że tak w boku stało. Numer 5 to bardzo dobre miejsce. Boga, zapraszam cię. Boga Mojsi. Numer 5. Prawie dobrze mogło być lepiej. Paweł Dymbała, czwarty w naszym zbawikowym rapie. Zapraszam cię, Pawełku. Nie ma Pawła? To dobrze, przekażemy na ręce Mirka. Proszę przekazać. Teraz już jest więcej. Trzecie miejsce w Sławikowym Grand Prix Okręgu Lubelskiego. Zapraszam Sławka Starowia. Oczywiście, jednocześnie zapraszam Rafała. Szanowni koledzy, fotowoltaika fundowała dodatkowe nagrody. Rafał jako ich przedstawiciel bardzo chętnie wręczy. Dodatkowo Michał, pozwól, nawet nie jest, nie? I Pinka, tak, jeszcze Pinka, a więc... Piękny na Ciebie, Sławku, to jest dyplom na Ciebie, które jest moją szefową stronę. No wiem, że na wszystko mnie zwoli, na to też sobie poradzić. Dobrze. A, i przepraszam jeszcze, przepraszam, Sławiki mnie interesują, pakiet Sławików. Darku, wielkie dzięki, ja zapomniałem, wybacz, a jeszcze Darek, wspaniały facet,
chciał ci dać, żebyś nauczył się, tak? Tak, człowiek? Nauczy się na twoich powikach. Marcin Kaszczak, pierwszy, nie będzie grany, pierwszy zwycięzca, ale tylko prawie. Marcin, wielkie gratulacje, wielkie gratulacje. Jeszcze raz gratulacje, Rafał, proszę. I czekaj, szukam. Gdzie jest Ciechański? A, pozdrawiam, Darek. I jest taki facet, który też chciał się uczyć. Zaraz gościa, tak? Dobrze. I sklepinko oczywiście, Joanna i Kuba. Dzięki, dzięki. Przechodzimy do mistrza nad mistrzami. Wygrał z mistrzami, jest największym mistrzem. Marcin Kocz! Zapraszamy Marcina. Oczywiście Rafał Fotowoltaika. Ja od Darka Ciechańskiego jeszcze mam małe coś. I oczywiście Jakub i Kuba. I Kuba i Joanna, przepraszam. Wielkie gratulacje. Może Heniu dał nam taką fajną fotkę, może byście sobie jeszcze... A, na drużynówkę, tak? Dobrze. Szóstym zespołem naszego cyklu był Selek Mawer Lublin. Zapraszam przedstawiciela Selek Mawer Lublin na odebranie pamiątkowego dyplomu. Słuchajcie, ja poproszę jeszcze Darku, skarbnik, chodź, pomóż mi dekorować. Chodź, proszę, Darek. Jesteś wiceprezesem moim kochanym, ty. Proszę cię, pomóż mi, skarbie. Bo ja już mi ręka boli, ale czy dasz radę, młody facet, dziadek podobno. Dlatego zapraszam jeszcze Darka do pomocy. Będziesz dało. Zapraszam drużynę. Łuk Miasto, jeden w składzie, Arkadiusz Gawat, Mariusz Stanek, Janusz Skorzewski. Zapraszamy drużynę Łuk Miasto. Za chwilę. Słuchajcie, czwarte miejsce zajęła drużyna Sensa z Dwa Lublin. Zapraszamy Krzyśka, Maśka i Łukasza lub ich przedstawiciela, jak chcecie. Trzecie miejsce zajęła drużyna Milomacz Pro 1 w składzie Paweł Wybała, Jacek Tule, Grzegorz Mirosła. Zapraszamy drużynę. Brawo oni. Nasi wędkarze. Thank you.
Sensas Lubin 1 w składzie Marcin Kasa, Kamil Kołodyjski, Franciszek Wysocki. Czy ktoś zna taką drużynę? Co to jest w ogóle? Szanowni koledzy, ktoś musiał wygrać. Ktoś nie wygrał. A okazało się, że najlepszą drużyną okazała się drużyna prezesa Jużysty. Zgadłem? Tak, zgadłem. A co? Swoim staroń Bogdan Wąsik, Mariusz Jacek. Wielkie gratulacje, brawo. Mamy lepszy kino. Słuchajcie, koledzy z... Darek, tobie zdjęcia nie zrobili dziś, ty jesteś niegodzien. Słuchajcie, koledzy, jest taki jeszcze mały myk, poczekajcie. Ja zrobię to tak. Może być? Mariusz? Tak?